kochani, dzisiaj 10 grudnia, czyli równo 2 tygodnie do świąt. Ja właśnie idę do miasta kupić sobie jakąś maseczkę, tak jak już wczoraj wspominałam. Chwilę pochodzę i wracam do domu, bo jeszcze się nie za dobrze czuję, ale już stwierdziłam, że wyjdę nawet dla zdrowia, żeby się troszeczkę przewietrzyć, także zabieram Was ze sobą. Zakupów i wszystko kupiłam sobie w Rossmanie. Kupiłam taki duży kubek, to akurat jest kubek dla taty, bo on lubi właśnie pić w takich dużych. Sobie kupiłam taki malutki, on kosztował 5 zł, ten duży kosztował 10 i 3 maseczki, 2 nawilżające i 1 oczyszczającą. Ja właśnie pakuję się do rodziców, bo dzisiaj będę u nich nocowała. Jeszcze zostało mi spakować chyba kosmetyki i tylko statyw, bo zamierzam właśnie nagrać dzisiaj albo jutro jeszcze dla Was filmik. I co? I czekam jeszcze na Daniela, bo chcę, żeby pouczył się ze mną, bo wiem, że on będzie umiał mi to dobrze wytłumaczyć, a w piątek mam niestety zaliczenie, także muszę to umieć. I jeszcze właśnie jak będę już u moich rodziców, to zamierzam upiec jakieś ciastko, także zabieram Was dzisiaj ze sobą. I właśnie tak patrzę, że troszeczkę pytań zadaliście mi pod ostatnim filmikiem, gdzie zapowiedziałam, że będzie Q&A. Także pewnie jeszcze nagram filmik z odpowiedzią na te pytania i też na dniach Wam wstawię. Ja już jestem właśnie u rodziców w domu i właśnie będę szła robić ciastko, więc stwierdziłam, że Wam to pokażę. Ale tak się zastanawiałam, że już kolejny raz pokazuję Wam, jak robię coś do jedzenia. Zaraz pomyślicie, że po prostu jestem jakimś łakomczuchem. Ale nie wiem, jakoś tak chodzi. Ja już się idę myć i idę spać, bo już jestem strasznie zmęczona, także dobranoc.